The Last of Us Part 2, Abby i WLF. Ciąg dalszy. Pendejo. Bo tak szczerze, wydaje mi się, że na dłuższy moment wskoczyliśmy w skórę Abby. No, by nie była to taka sama porcja rozgrywki jak w przypadku Ellie. Joela. Mogłabyś po powrocie zajrzeć do mojego taty? Chyba mu się sam nie wiem. Pogarsza. To znaczy? Skarży się na ostry ból w nadgarstkach. Ledwo może utrzymać łyżkę. Spróbuję mu załatwić leki przeciwbólowe. Podobno przenieśliście się z Owenem do sekcji 9-6. Aha, jestem ładnie. Sporo młodych rodzin z dziećmi. Podekscytowani? Maleństwem? Jak widzę te biegające dzieciaki. Tak, prawie jestem gotowa. Te wszystkie płaczące maluchy. Owen pewnie dostaje kręćkę. Jeszcze ich nie widział. Jest na zmianie z Danim. Danim? Ran. Nie zazdroszczę. Tak. Oj, są te wszystkie psy, których używa WLF. No, trzymane w klatkach, przygotowywane, tresowane. Jest w środku. Świetnie. Abby, weźmiesz ją? Ale jest czyj psa. Hej, mała. Moja ty wariatka. Jest moja malinka. Tylko ona z tobą wytrzyma. A to nie jest przypadkiem ten pies, którego Ellie zabiła w szpitalu nożem? Cześć, Azor. No dobra, skoro... Ej, Azora już, kurde, zabiliśmy. No, Azor łap. No ale przyniesiesz? Jakiś aport, coś? Coś? Kurde, dobry pies. Kto jest taki grzeczny? Co? Dobra, jeszcze jeden rzut. Trafimy w Michę. No wiesz. Ej, właśnie. Ej, zdążę przy... Ej, Abby może ma zwinność wyższą od psa. Zobaczymy, no. Ale podejdziesz i zobaczymy, kto będzie szybszy. Po tą piłkę. Gira, Abby. Ej, no pie... No, porównaniu z psem, naprawdę kiepsko. Dobra, daj jeszcze jeden. Jeden w drugi narożnik gdzieś tam. Albo w sumie bliżej wyjścia może. O. Dobra. Ostatnie głaskanie i wychodzę stąd. Ej, no nierzadko człowiek ma okazję pogłaskać psa w wirtualu. Dobra, idę. Nie zatrzymasz mnie swoją ślicznością, nie? Nie. Czy widziałam coś tam jeszcze? Owszem. Gdzieś w fintuchu. Co robi w mieście? Coś dla Izaka? Rany musi być taka samotna. Bardzo to lubi. Spytaj ją kiedyś o kumulusy. Przynajmniej nie trzeba walczyć. Tak, jeśli cię to kręci. Chętnie zostałabym na miejscu. Leczyłabym rodzinę. Tęskniłabyś za ubijaniem Bli. Nie sądzę. Mnie by odbiła. Hej, Abby. Hejka. O, bardzo możliwe, że ona też jest martwa. Hej, Pat. Hej. Moment, nie. Nie mówcie, że będą znajdźki, kiedy gramy Abby. Czyli to naprawdę, to jest zwiastun dłuższej przygody niż 15 minut. To na ile mnie wstrzymają z poznaniem dalszych losów Tomiego i Eli? Hej, Pat. To co zwykle. No jaka? Gracias. Jakie mamy wozy? Weź S24. Ja prowadzę. Podpisz nazwę. Pendejo. Już nawet jakie określenia użyłem wobec niego. Jak najdłużej. Obyś umarł bezboleśnie. Przydałaby mi się rozgrzewka. Znowu się co, strzelnica? Jak najbardziej skorzystam. Jak tylko można. A co za pukawka? Może do nich
Właśnie, a może od razu pędecho ja ciebie? Ech, a może sobie palnąć w łeb? Co powiesz na małe zawody? Przegrany sprzęt bachary. Kuszące. Jakby w tym momencie Abby zgarnęła kulkę w głowę od samej siebie, to Jesse by przeżył. Tam raczej wygląda na martwego. Rodzic, celujemy w głowę. No, póki co idzie nieźle. Chyba same głowy. No i może jakaś tutaj jeszcze dziesiąteczka, żeby nie było. No i znowu główka. O! Chyba lepiej się nie dało, co? Każdy jeden. Następnym razem ja tym strzelam. Jasne, bo liczy się tylko broń. A, tak a propos, czeka na ciebie wielka sterta naczyń. Sadystka. O, przy okazji złóż mi pranie. Co, jeszcze raz? Nie. No, ale właśnie. Teraz się spodziewałem, że za to wpadnie trofeum. Zasłużenie, ej. Same dyki. Ruszajmy do bazy. To, że muszę zapełnić to 9, które wystrzelałem. Wszystko do wszystkiego, wszystko do wszystkiego. No dłuższa przygoda będzie z Abby. O kurde. Też tęskniłam. A i tak dziwię się, że wychodząc z bazy bierze tylko dwa magazynki. Dwa zapasowe, to jakoś brzmi sensownie. No dobra, nie ma co zwlekać. Skoro będzie dłuższa przygoda. Alice z przodu. Mel jest w ciąży. No to się przewietrzy. Porozmawiacie sobie. Dobra, czyżbyśmy tutaj poznali motywację tak do końca? To już to jest post factum tak naprawdę, nie? Joel nie żyje. Ale w sumie bardzo ciekawie przedstawiona historia, aby nie patrzeć, ale też... WLF, ładnie. Która chyba bardziej rozwinięta społeczność niż nawet Jackson. Nie, dziękuję. No ale wojsko jednak. To żaden problem. Nie, wojskowy reżim. Staram się zmęczyć. Brałam dodatkowe zadania. Tak jak on. Nieważne. Hej, Manny. Dokąd to? Dwójka. S24 do dwójki. Wytrwał jak najdłużej. Obyś umarł bezboleśnie. No w sumie dobre życzenia, jakby nie patrzył. Planujemy ją odzyskać? Nie, Isaac, mówisz, to mało ważne. Łowimy dość dzikich łososi. O co ci chodziło ze mną, Zoe? Nie widziałam go od 2 tygodni. Ciągle zgłasza się na ochotnika. Rozmawiał z tobą, mówił coś. Nie Znaczy, widziałam go w kantynie, ale raczej się nie da. Jackson mi strzasnęło. Nie przejmowałam się. Blizny! Dobra, możemy pozwolić jej zginąć? Pewnie nie. Nie, dobra, to się dzieje w przeszłości. Wiemy, co jest grane. A dobry strzał. Ale ci powiem szybko, dosłownie wyjechali z bazy. No, na strzelnicy szło mi lepiej. Nie żeby to było celowe. Wcale. No ale kiepska celność po ich stronie.
Ale po mojej też. Co z przodu? Oj, tam koń dostał. Ej, ja naprawdę chybiam. A ja by zginęli wcześniej. Czy coś złego by się stało? Tylko, ej, uratujcie psa. Oczywiście ja mu nic nie straciłem, więc dobrze, że tam w sumie się wystrzelałem trochę. Ktoś pomoże Mel? A nie, już, no, lepiej zostaw ją tam, na zewnątrz. Sprawdźmy, czy jest tu bezpiecznie. Dłuższa przygoda z Epi. Aha. No, trzeba się z tym pogodzić. No ja, czy te barczyste łapy, to się może przydać. Bo nie ma noża. Tak jest. W sensie z czego? Pipe bomb. Czy nie mina pułapka? I dwie od razu. Nie, no dobra, może nie odpalę. Albo z drugiej strony... To warto przetestować. Sorry. Trochę i tak za długo na to czekaliśmy. Ale wiecie co, z drugiej strony... Można to od razu załatwić w ten sposób. Ej, pies jeszcze tu przeżył. Dobra, spoko, o to chodziło. Nie, dobra, ale no, możemy się tak bawić dowoli, tak długo jak chcemy, ale... Ale w sumie... Ej, to jest zarażona. Dobra, to swoją drogą, ale... A jeszcze raz. Tylko tym razem jego, pendejo. Zginiesz? Nie, no to trzeba w ten sposób. Byleby się save nie zrobił. Do trzech razy sztuka, dobra. To musi nam wystarczyć. Póki co. Zobaczymy, jak będzie ten cliff jeszcze. To pomyślimy. Ale dobra, już od tego momentu spokojnie do przodu. Tak sobie właśnie, ona nie może dać się ugryźć, nie? Nasłuchiwanie ma, to nie jest supermoc Eli. Ludzie potrafią słuchać, ale aż tak dobrze. No właśnie, a jak zabójstwa? Jeśli nie ma nożyka. No w sumie sprawdzimy to. A, czyli duszonko. Nie. Okej, te łapy się przydają. Jak widać. Można skręcić kark. Czy złamać kark. Nie, spoko, spoko. Ale widzę, mamy się nie pierdzieli z tej latarki w ogóle. No troszeczkę dłużej niż nożem, ale... mniej plam później z krwi do czyszczenia. A może tu tak, po prostu? No. A mogę też powalić, oczywiście, piąchą. A gdzieś tam widziałem butelkę. Ej, ale... lepsze od upijania się i oglądania anime. Co? Nic. Ej, bardzo ciekawe pomieszczenie. Serio, jesteśmy w salonie sprzedającym drzwi? Tak, okej. Okay. Inaczej to nie miałoby sensu. No przecież widziałem tą cegłę. Widzicie to światło? Czy widzicie tą cegłę? Wejdę na górę i sprawdzę.
Ale co, nie, inaczej, kart też muszę szukać. Zapasy jeszcze rozumiem, okej. Okay. Te bomby same się nie stworzą, ale... A kurde, wyglądałoby, można było wejść. No ale znajdźki, znajdźki, no mamy monety, tak? A, dobra, zobaczymy. Wystarczająco wysoko, żeby skoczyć? To jeszcze nie klif, ale... O! Właśnie z tego będziemy nagminnie korzystać. Wszelka broń biała, skoro nożyka nie ma. I tam warto było skoczyć. Tylko z pozycji kucznej tak kurde kiepsko raczej. Więc może ciut wyżej. No właśnie, skoro tu tutaj byli zarażeni, to pewnikiem na górze też ich możemy spotkać śmiało. Jaj, zaczyna się zbieranie zapasów, bo jako Abby, no... Jakby nie patrzeć, postać zrobiona ciekawie, no ale w taki sposób ją poznaliśmy, że... I coś mi się wydaje, że jej historia wcale nie będzie aż taka fajna. No, to widzę na pewno ludzie już. No, to co tam jakoś? No, tu nie przeskoczymy, chyba że tam. Dobra, to uwaga. No i co, wyregał na ciebie, no? Klikasz, dobra, no. Pies! Ilu, gdzie, skąd, jak? Dobra, póki mamy toporek, ale zaraz pójdą łapy. Co ty siekasz, powietrze? Znaczy, boję się tylko klikasz tak naprawdę. No, solidne piąchy. Wczoraj mu zdepnęłam bebę. O kurde, to już grubsze historie. To już bym się nawet odsunął, zaregał. Mam jakieś apteczki, mamy, ale o, brakuje zapasów. Jak odmienna sytuacja niż kiedy jesteśmy Eli. Ale kończą mi się naboje. Czy możemy stąd spierdalać? Tak. Spierdalajmy stąd. Wynośmy się stąd. Ja czy wulgarni. Nie, dobra, bez przesady, akurat Eli jest chyba jedną z bardziej wulgarnych postaci w grach. Ale też bez przesady, nie? Może jakąś kuchnię. Ja właśnie, gdzieś tam są jeszcze blizny. W sumie zarażonych może było zostawić, bardziej omijać, ale teraz się nie dało. Ja sobie mało zapasów. No dobra, jakby co, jesteśmy Abby, mamy łapy. Jakby co? To teraz tak się przebiegnę, zobaczę, czy nie ma czegoś. O, cegły. No, O, ale też deseczka, to się przyda. No, ale dziwne, że na całym wyposażeniu wojskowym nie ma noży. To naprawdę dziwi, ale... Okej, okay, czemu nie? Jak masz takie łapy, to po co nóż? Wiadomo, takimi mięśniami można przeciąć linę. I w ogóle. Znaczy, ulepszenia broni też będą tutaj. A, czy jesteś... Artujemy jak gdyby totalnie od zera, czyli co? Chyba znalazłem wyjście! Teraz zaczyna się oficjalnie druga połowa gry? Dopiero! Nie, nie, mówię, że to źle. W żadnym wypadku, ale... Jednak wolałbym więcej Joela i więcej Eli. Ale tęsknotę aż słychać w tym głosie. Dobra, chyba nie będziemy właśnie musieli notatek zbierać. Co tam w WLF-u słychać, skoro oni tutaj właśnie są. Właśnie Jules jeszcze żyje. Dla niego było bardzo dużo wiadomości. O, coś lepsze oddechy? Deska numer 2. Dobra, jeszcze tutaj szybko. O, widzę taśma klejąca, to się przyda. Nie, co my możemy zrobić? Co my możemy ulepszyć? Jedno drzewko, póki co drugie. Zwiększone zdrowie. Tak, kłóci się to z ideologią sekania z klifu.
Ale może reszta będzie bardziej przydatna później. Dobra, coś tutaj? Jeszcze? Na sam koniec? Nie. Nie, no dobrze, ale to rozerwać, no takie łapy, no. Szczerze, wydaje mi się, że większy od jego. Panie przodem. Tutaj Eby na końcu? Nie przycisnę. No dalej, Abs. Panie przodem, tak? Lubię. Ale gość przynajmniej jest za tyle przytomny, żeby to porek ze sobą nosić. A nie, że teraz Eby z deską. Przypominasz garnia twojego taty? Nie bardzo. Te rośliny mają się dobrze. Masz rację. Spotkanie z bliznami? O. Jedno, skarbnicę zapasów. Czyli będziemy się tutaj zrobić sobie przebieżkę. Ale tu widziałem, że coś... O, co ja zrobiłem? Brawo! Nie wyjdziemy stąd. No nie, nie mogę się ruszyć, serio. Gałka idzie w każdą możliwą stronę. Mogę się tylko obracać co najwyżej. Co? A, kurde, a może się jednak się uda? Ej, utknęliśmy. I tu jest właśnie, kochaj, tak wygląda koniec historii. Abby utknęła pod czym tak właśnie? Pod donicami, tak? No i spotkałem taki koniec, na jaki zasłużyła. Nie, bo zupełnie szczerze, nie mam co zrobić teraz. Nie mam jak stąd wyjść. Ja wiem, jak tu wpadłem, ale... O! A kurde, a jednak. No dobra, spróbujmy jeszcze raz. Da się. Hehehehe. Jakiś paczek by się przydał. Ej, dobra, wlecą tutaj blizny, to wiem, gdzie się schowam. Jestem ciekaw, czy tam mnie dostaną. Dobra, coś lepszego może niż deska, Abby? Może później. No, jakiś balonik. Czemu nie tłuczesz tego ręką? No, w sumie chyba przestanę podnosić deski. Może sobie potłuczę ręce. Nie, no, to służy do ulepszania broni. Czyli to się nie kłóci z ideologią skakania z klifu i ciągłego samobójstwa. Więc śrubki można śmiało podnosić, ale już batoniki. To gorzej, na szczęście to nie był batonik. Ja podejrzewam, że jeszcze jedno miejsce znajdę, gdzie będą śrubki albo jakiś glitch. Ej, właśnie, a można? Nie, ej, ale to był zamaszysty zamach. No nie chciałbym... Aha, no przypominasz trochę kij golfowy teraz. No, więc mniej więcej tak wygląda wachlarz ciosów na żelu. Brawo, Abby, brawo, brawo. Naprawdę świetnie. Czekajcie, moment, sprawdzę. Jest ta opcja palnięcie sobie w łeb? Nie, nie ma, kurde, szlak. Czy będzie robić dokładnie nie to samo? Nie, właśnie, nie to samo. Dobrze. Czyli coś innego jednak niż Ellie. Chodź, tłumik i tak dalej, dobra, wiadomo. Klasyka. Dobra, z podpowiedzią. Dzięki temu będzie szybciej. No wcisnąłem. No halo. Słuchajcie, czy to wyjście? Całkiem możliwe, skoro już na to wskazałaś. Niech się ktoś nabija na ten płot. Najlepiej Abby. Najlepiej nie Alice, ten pies. Przed nami baza. Nie widać blizny. Muszą tu być. To... Nie stójmy tak. Pamiętacie, jak kiedyś mogliśmy tędy przejść bez obaw, że zaatakują nas blizny? Dobra, podajmy temat. No, tylko trzeba odpowiedzieć blisko. Za czasami pokoju? Było łatwiej, co? Zbyt łatwo. Straciliśmy czujność, a oni powiesili cały nasz oddział. To był odwet za to, że zastrzeliliśmy tamte dzieciaki. Okej, ale te dzieciaki zaatakowały nasze. Co ty byś zrobiła?
Bo ja wiem, nie strzelała do nich jak do kaczek. No, ja tam wolałbym ocalić naszych. Manny to dzieciaki, to nie ich wina. Nasza też nie. Sami się o to prosili. Kurde, nie można. Wiem, właśnie chciałem uderzyć kobietę w ciąży, no ale... Nie chcę zapeszyć. Wiem, jaki los ją spotka, tak czy tak. Eli ją dopadła. Ja coś mi się wydaje, że ktoś tutaj zaraz... No właśnie. Może Manny tu zginie. Bo Owen padł łupem Eli. Mel też. Abby jeszcze nie. Jeszcze. I wydaje mi się, że to się skończy... No... Może panie się rozejdą, przerwą ten cykl zemsty. Koniec ze śmiercią, każdy w swoją stronę. No z takimi łapami nie przepchniesz, no. Musimy znaleźć po drugiej stronie ogrodzenia. Przejdziemy przez któryś budynek? Bo ostatnio świetnie się to skończyło. Masz lepszy pomysł? Nie. Wyżywam się. Czy to nie jest najbliższy? Więc może jakoś tu? No, próbowała, nie wyszło. Ale to może tu mam inne wyjście jakieś? Jeszcze? Ej, tam dyndalina. Tutaj. Doskoczy? Manny, zajrzyj tam. Robi się. A zgrabnie im to poszło, ładnie. No i strzała w łeb. Kabel o coś zaczepił. To odczep go. Halo. Chodź. Mel, zostań za Liz. Spróbuję otworzyć te drzwi. Znaleźć dla was wejście. Super. Ostrożnie. Dobra, ma broń, nic się nie powinno stać. Jeszcze do spotkania z Eli. Wciąż ani śladu blizn. Może się poddali? Żartowniś. Nie. O. To dość wysoko. Tak, całkiem. Załatwione. Dobra, coś tu znajdziemy jeszcze? Ja, ale autentycznie nie chcę mi się biegać i zbierać zapasów, będąc Abby. Ej, właśnie, jest dostatecznie wysoko, nie? Ej, nie, mnie to za każdym razem będzie cieszyć. Serio. Dlatego jeszcze raz. Ej, no! A może kalecząc sobie dłonie jeszcze o to wystające szkło? Co ty na to? Ej, nie rozumiem, czemu najpierw na pysk, a później dopiero na nogi. Dobra, kochani, ale w tym miejscu skończmy ten odcinek. Następnego nie zaczniemy od samobójstwa. Już trzeba się zacząć przyzwyczajać. To będzie dłuższa przeprawa pewnie z Abby w roli głównej. A, te łapy się przydadzą. Dobra, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!